dniach 12-13 czerwca odbył się samorządowy Kongres Trójmorza, który już po raz czwarty został zorganizowany w Lublinie. Podczas tego cyklicznego wydarzenia przedstawiciele z całej Europy Środkowej wspólnie debatowali nad przyszłością oraz wyzwaniami, które stoją przed regionami zjednoczonymi w inicjatywie Trójmorza. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na czwartym już samorządowym Kongresie Trójmorza zorganizowanym w Lublinie. Spotkamy się w czasach wielu przemian. O części tych nowych wyzwań, które są istotne dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej, będziemy dyskutować podczas paneli i spotkań zaplanowanych w ramach kongresu. W debacie wezmą udział znakomici goście. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, regionalnych, eksperci, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Musi to być dobra i ciekawa inicjatywa. Projekt, skoro dobrowolnie przystąpiła również do niego w 2023 roku Grecja jako pełnoprawny członek 13 państw. Jednym z priorytetów inicjatywy Trójmorza jest bezpieczeństwo. Nasza platforma jest w stanie zapewnić spokojny gospodarczy rozwój, który przyczyni się do komfortnego życia na całym kontynencie europejskim i będzie przykładem dla innych regionów świata. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 900 uczestników z 20 krajów. W 30 panelach wystąpiło 180 prelegentów. Przyjechało 4 ambasadorów z Japonii, Łotwy, Bułgarii i Argentyny, a także delegacje zagraniczne z ponad 20 regionów. Do inicjatywy Trójmorza należy łącznie 13 państw. Kongres organizowany w Lublinie jest platformą służącą wypracowaniu rozwiązań na rzecz rozwoju regionów zlokalizowanych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Odpowiada na bieżące działania, które dokonują się w obszarze społeczno-gospodarczym. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były m.in. sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura, Via Carpatia i połączenia kolejowe. Nas jako włodarzy regionów, burmistrzów, prezydentów, szeroko pojętych samorządowców interesuje, jak nasi współobywatele, w jakich warunkach pracują, czy mają pracę, czy mają dobrze płatną pracę. I to wszystko powoduje, że gospodarka powinna być osią każdej działalności politycznej, bo bez gospodarki po prostu nie ma siły państwa, nie ma siły samorządu. Ważnym elementem kongresu są spotkania przedsiębiorców w ramach forum gospodarczego. Seminaria były poświęcone inteligentnym specjalizacjom. Pojawiły się też lubiane przez przedsiębiorców formaty, czyli strefa spotkań B2B i strefa wystawiennicza. Jedną z inicjatyw kongresu jest sieć Uniwersytetów Trójmorza, czyli forum wymiany badań naukowych i myśli eksperckiej, której liderem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. W Filharmonii Lubelskiej odbyła się gala wręczenia nagród Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza. Wyróżniono firmę międzynarodową, regionalną oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju inicjatywy Trójmorza. Pamiętajcie, że my nawiązujemy do Unii Lubelskiej, do 1569 roku. Tu w Lublinie powstała pierwsza Unia, Unia Europejska, złożona z kilku krajów, z kilku narodów, która utworzyła pierwszą Rzeczpospolitą, obojga narodów, a tak naprawdę czworga, pięciorga narodów. I dlatego, szanowni państwo, idee federacyjne w Polsce, idee współpracy są bardzo, bardzo historycznie nam znane. I są piękne i dlatego, szanowni państwo, działajmy na rzecz pogłębiania integracji teraz państw Trójmorza, a następnie państw, wszystkich państw Unii Europejskiej dla dobra wartości judeochrześcijańskiej Europy, która już liczy, jak przypomnę państwu, 1500 lat. Szanowni państwo, drodzy goście, jest mi niezmiernie miło powitać Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. Witamy bardzo serdecznie. Z uznaniem pragnę odnieść się
do osiągnięć województwa lubelskiego jako regionu pozostającego w europejskiej awangardzie inspirowania nowych kierunków rozwoju współpracy trójmorskiej. Cieszę się, że konsekwentnie rozwijają Państwo kongres, który na stałe wpisał się już w kalendarz inicjatywy Trójmorza i który z roku na rok przyciąga coraz więcej samorządowców i przedstawicieli biznesu, właśnie szczebla lokalnego i regionalnego, zainteresowanych czerpaniem z możliwości, jakie oferuje Trójmorze. Co istotne, lubelskie wydarzenie przyciąga także przedstawicieli różnych krajów spoza obszaru naszej inicjatywy. Gdzie w całym tym układzie jest Polska i jakie jest jej znaczenie, naszego kraju w inicjatywie Trójmorza? Jesteśmy największą gospodarką regionu, najliczniejszym narodem zamieszkującym obszar inicjatywy Trójmorza, a także śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy kluczowym architektem kolejnych etapów rozwoju tej inicjatywy. Pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy kongres oraz towarzyszące mu forum gospodarcze są kluczowymi platformami dialogu i współpracy w obszarach energii, transportu i komunikacji cyfrowej. W tym roku do sieci regionów jako partnerów stowarzyszonych przyjęto kolejne regiony z Ukrainy: obwód wołyński, tarnopolski, rówieński, ługański i odeski. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, znaczenie inicjatywy Trójmorza rośnie z każdym dniem. Kongres to również ciekawe wydarzenia towarzyszące dla młodych liderów, koncerty i wystawy. Serdecznie zapraszamy w kolejnym roku do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które stanowi szansę na współtworzenie przyszłości naszego regionu. Razem możemy budować silniejszą, bardziej zintegrowaną i dynamicznie rozwijającą się Europę Środkową.